Zastanawiali się Państwo kiedyś, jak to jest nie móc wrócić w swoje rodzinne strony? Jak to jest nie móc zobaczyć znów po latach swojego rodzinnego domu? Takie doświadczenie jest oczywiście nieobce wielu Polakom, choćby z powodu II wojny światowej. Dziś jednak zapraszam Państwa nad zbiornik Siemianówka. Nad zbiornik, który powstał między innymi dlatego, że wysiedlono z jego przyszłego obszaru kilka wsi. To w sumie ponad 350 lat historii. Wiele pokoleń ludzi, którzy mieszkali w tym miejscu. W latach 80. przyszedł kres tego ich mieszkania, a powstał zalew. I dziś w Zwykłych Historiach zapraszam Państwa na drugą część tej niezwykłej opowieści. Gościem Zwykłych Historii jest pan Aleksander Kardasz, między innymi autor albumu Obraz, którego nie ma, Zalew Siemianówka. Panie Aleksandrze, oczywiście ten album to jest, można by powiedzieć, kulminacja pańskiego życia, ale zaczęło się od tego, że pan po prostu przyjechał jako młody człowiek budować zalew w Siemianówce. Proszę opowiedzieć, jak się pan tutaj znalazł i jak wyglądały początki tej inwestycji. To znaczy ja to może zacznę w ogóle od całego mego życia. Urodziłem się we wsi Nowosady, która jest położona 2,5 km od wschodnich granic tego zalewu. Tutaj spędziłem całe dzieciństwo w Nowosadach, 4 klasy szkoły podstawowej skończyłem, w Szymkach do 8 klasy chodziłem do szkoły, później uczyłem się w Białymstoku w szkole w techniku wodno-melioracyjnych związanych z melioracją. Później przyszedłem do pracy, pracowałem w urzędzie gminy Michalowo na całej gminie i nadzorowałem utrzymanie wszystkich rowów melioracyjnych. Jak zaczęła się budowa zbiornika w 1977 roku, to wykonywałem na rzecz inwestora konserwację rowów czaszy zbiornika. I w roku 1987 przyszedłem jako inspektor nadzoru przy budowie tego całego zalewu. Nadzorowałem pracę przy budowie zapór bocznych, polderów, wszystkich dookoła, wykonywanie, to znaczy urządzeń wodno-melioracyjnych, zagospodarowanie użytków zielonych. Pracowałem przy nadzorze ścinek, wycinkach lasów, krzaków, czaszy zbiornika. Później, jak budowa się zakończyła, to przeszedłem już do pracy przy eksploatacji tego zbiornika. I pracowałem tutaj aż właściwie do dnia 31 grudnia roku ubiegłego. A proszę powiedzieć, jak już mówimy o początkach tej inwestycji, pan mówi o tej czaszy zbiornika, jak w ogóle powstał pomysł, że zalew powinien powstać w tym miejscu i że dokładnie taki rejon, jaki planowano, miał objąć. Skąd ten pomysł się wziął, który doprowadził do wysiedlenia wsi, z powodu których między innymi się tu spotykamy? Jakie były początki? W trakcie eksploatacji, jak docierałem do dokumentacji, którzy projektanci na etapie projektowania wykonywali, to tutaj na Podlasiu było kilka koncepcji powstania zbiorników retencyjnych. I tutaj, bo jedna koncepcja to była w okolicach Narwi, wtedy Cofka sięgała by tutaj prawie pod most w Bondarach. Wyjaśnijmy, co to jest Cofka od razu, bo to nie wszyscy nasi widzowie muszą wiedzieć, o co chodzi w tym konkretnym. To znaczy, żeby powstał zbiornik, musi powstać zapora. Projektanci tą zaporę projektują na odpowiednią rzędną. Jeżeli my wodę spiętrzamy do odpowiedniej rzędnej, ta woda po prostu piętrzy się i cofa się do tej rzędnej. I przy tej rzędnej woda zalewa określoną powierzchnię. Żeby woda, ta cofka, nie rozlewała się na boki, to powstają zapory. I tutaj powstały zapory boczne w Cisówce, zapora boczna w Budach,
zapora boczna w Bachurach, teraz zapora jako czołowa, główna, to jest w Bundarach, czy tam w Luce, już ona przy tego, chociaż zbiornik nosi siemienówka, nie wiem dlaczego, ale tak nazwali, zapora, największa zapora boczna, siemienówka i w Babiej Górze. I jak te zapory powstały, to też ta cofka, żeby rowy, bo woda dopływa z polderów do zbiornika, ale one już grawitacyjnie nie może wpłynąć. Tam to po prostu przy każdej zaporze bocznej jest usytuowana pompownia. I zadaniem pompowni jest przepompowanie wody z niższego poziomu do wyższego. No i dobrze. I spotykamy się dzisiaj w Bundarach, bo jesteśmy właśnie w pobliżu na Rudni dawnej, tak. Jesteśmy w pobliżu jednej z tych zapor, o której Pan mówił, ale wysiedlone wsie, o których za chwilę porozmawiamy, to jest koncepcja, która powstała kiedy? Znaczy, ile czasu trwało od momentu, kiedy zapadła decyzja o inwestycji, do czasu, kiedy wysiedlono ostatniego mieszkańca? Projektanci już w latach 70. ubiegłego wieku. Jak ja jeszcze w szkole średniej się uczyłem, to już plany i tutaj oni planowali, w którym miejscu ma powstać zbiornik, konkretnie tutaj. Bo jedna z wersji to była taka, że zapora czołowa miała powstać przed Luką i Boltrykami. Tam jest takie przewężenie. I według mnie na dzisiejsze czasy to byłoby najlepsze rozwiązanie, gdyby tutaj była zapora. To wtedy nie trzeba byłoby Boltryk wysiedlać, Garbar wysiedlać, Rudni, tych kolonii z Bachur i cała Luka zostałaby. Tylko zostałyby wysiedlone Budy, część kolonii Tarnopole, Biędziuchy, Maruszki. Tylko z jednej koncepcji wtedy taka była, że rzędna piętrzenia zbiornika wynosiłaby 146 metrów. O metr wyższy poziom piętrzenia jak ten zbiornik, który istnieje dzisiaj, został wybudowany. Ale wtedy cofka sięgałaby na Białoruś. I wtedy tereny, i wtedy były prowadzone rozmowy, jeździli za granicę, uzgadniali i już nawet były takie, że już dogadali się i miała być ta koncepcja budowana. Ale w ostatniej chwili to nie zostało zrealizowane, ale wtedy pojemność tego zbiornika byłaby trochę większa, objętość wody, jak mamy dzisiaj. Dobrze. Myślę, że naszych widzów może zainteresować. Spotykamy się na plaży, tutaj widzimy, akurat jest taka pora, dużo kąpiących się turystów, ale oczywiście to nie jest główny cel zbiornika Siemianówka. Ten rekreacyjny jest trochę, że tak powiem, celem pobocznym. Natomiast w jakim celu ten zbiornik powstawał i czy według Pana w tej chwili spełnia rzeczywiście ten cel, w którym został pobudowany? To znaczy, w tamtych latach 70. ubiegłego wieku bardzo stawiali na rozwój rolnictwa. I z tego zbiornika 45 milionów metrów sześciennych wody miało służyć do nawodnień. Miał być wybudowany kanał Narew-Supraśl. I ten kanał miał mieć 17,5 km długości. Były zakupione już, o tutaj co na Rudni jest wykopana część podziemna i wykonana już ta część podziemna. Tutaj miała być ta główna pompownia o wydajności 5,6 m³ na sekundę. Tyle miało być pompowane wody w ciągu sekundy na ten kanał, żeby te 45 milionów, jak to się mówi, w dolinie Bagien Wizna nawodnić. Tylko zmienili się realia, zmienili się ten, melioracje Bagien Wizna nie zostały wykonane, bo po prostu już nie zachodzi aż taka potrzeba budowy. Przemysł, bo miało być 1,6 miliona metrów sześciennych wody dostarczane dla przemysłu, dla cukrowni w Lapach. Cukrowni nie ma już. I miało być 1,5 miliona dla gospodarki komunalnej Białegostoku, bo dla Białegostoku wody tam brakowało. Ale te wszystkie koncepcje, jakie były w założeniach, po prostu zmieniło się zapotrzebowanie społeczeństwa. Społeczeństwo, bo my musimy, już poszła w taką koncepcję, że dla nas już zaczyna brakować wody. Ludzie zaczynają oszczędzać wodę, bo woda stała się bardzo droga.
z czasem woda stanie się deficytowa. Mamy na dzień dzisiejszy rzędną pieczenie, o ile tak z internetu tam patrzyłem, 143, chyba 25. Do normalnego poziomu brakuje 1,5 metra. I na dzień dzisiejszy po centymetrze ubywa na dobę wody ze zbiornika. A proszę powiedzieć, no bo oczywiście żyjemy w takich realiach i to w sumie żyjemy już od kilkudziesięciu lat w tych realiach deficytu wody w Polsce. To było widać. Ja nawet czasami żartuję, że dawne melioracje służące do osuszania trzeba by było zastąpić instalacjami nawadniającymi pola, żeby wszystko funkcjonowało tak jak kiedyś. Odeszły już te czasy, mało kto je pamięta. Pan oczywiście tak, ale ja to jako dziecko, kiedy nalew się rozlewała bardzo szeroko i po prostu naprawdę, że tak powiem, po horyzont można było patrzeć, jak ta woda wygląda. Czy zbiornik Siemianówka to jest w tej chwili pomoc z tego punktu widzenia, czy raczej przeszkoda w tym, żeby w regionie była woda? To znaczy, w pierwszych latach, kiedy przy eksploatacji zbiornika pracowałem, to były zimy. I były nawet zimy bardzo, bardzo śnieżne. Także my, to był rok 96, kiedy nam w ciągu jednej doby przybyło 26 cm wody w zbiorniku, kiedy zaczęła wiosną roztopy raptownie. To ten zbiornik w tamtych latach spełniał funkcję powodziową, bo my dolinę Narwi poniżej zapory czolowej odciążaliśmy. My w zbiorniku tą wodę gromadziliśmy na lato, na później, a w tym okresie, kiedy roztopy były i dużo, dużo płynęło wody, to my ją łapaliśmy i dolinę zabezpieczaliśmy przed zalaniem. I ta woda później sukcesywnie w ciągu roku, w ciągu kiedy występowały tak zwane głębokie nierzówki, uzupełnialiśmy w rzece Narew. Czyli wtedy? Jak ta, nawet dzisiaj, jak na przykład dzisiaj, dopływa gdzieś 200 litrów na sekundę, na dzień dzisiejszy. Poniżej budowli upustowej na dzień dzisiejszy puszczają 1,5 m3, to jest 1500 litrów. To jest 7,5 raza ze zbiornika uzupełnia się w rzece Narew. I tutaj, gdyby tego zbiornika nie było, gdyby nie ten, to ta Narew poniżej zbiornika po prostu prawie żeby wyschła. Ja myślę, że to jest ciekawy argument do w ogóle dyskusji o roli zbiorników retencyjnych w Polsce. To była jedna z ostatnich tego typu inwestycji, która tak naprawdę czasami była nazywana ostatnią wielką inwestycją PRL-u, prawda? Ale wróćmy na chwilę do tych osób, które tutaj zostały wysiedlone w tym celu, żeby ten obiekt powstał. Bo pan oprócz swojego ogromnego zaangażowania w całą budowę, pan się również zaangażował w zabezpieczanie historii tego miejsca. Tak jest. I to, że do dziś jest zbiór zdjęć, że ma pan na koncie wydanie tego albumu, o którym mówiliśmy, to jest ogromna pańska zasługa. I proszę powiedzieć, jak to wyglądało od strony takiej realizacyjnej, bo rozumiem, że przed wyburzeniem wsi, przed wysiedleniem, została zrobiona pełna dokumentacja zdjęciowa. Tak. I to wszystko się zachowało? Mamy do tego dostęp, że się tak wyrażę? To znaczy, kiedyś pan Eugeniusz Suchwalko mi pokazał pewne dokumentacje. Wypożyczyłem je z Białegostoku, porobiłem skany niektórych zdjęć i masę zdjęć pozyskałem od mieszkańców, którzy tutaj mieszkali, bo jak zacząłem się interesować tą historią i historią tych wsi, historią swoich kuzynów, bo akurat tutaj w Boltrykach mieszkała moja babcia, jako w Garbarach ciocia tego Ignata, który tutaj, wiatrak, jest. Tam bardzo często przebywałem i gromadziłem. Babcia miała w Luce swoją siostrę. To woziłem mamę koniem, bo tato mój zmarł, jak miałem 6 latek. To musiałem i pracować na gospodarce od młodych lat. I mamy po tych terenach woziłem. To pamiętam z młodości, pamiętam te budynki, pamiętam
ten mlyn w Rudni, bo koło niego nieraz przejeżdżałem, tylko tego zdjęcia mlyna to nie znalazłem u ludzi, ale znalazłem masę innych ciekawych zdjęć, znalazłem masę ciekawych historii, o bieżeństwie, o tym wszystkich. To wszystko no, gromadziłem przez kilkadziesiąt lat. To zbierałem i później no, chciałem, żeby to wszystko, tą całą historię, bogatą historię tych terenów, bardzo okrutną, bo tutaj ci ludzie, jak to się mówi, no, moja babcia też na bieżeństwo uciekała przed wojskami Wilhelma, pierwsza wojna światowa, to znalazła się nad Bajkalem, później w Krasnojarsku. W Krasnojarsku babci rodzony brat został, tam cała rodzina nie wrócił tutaj. Babcia, męża tam czerwoni w czasie rewolucji, aż tam doszła rewolucja, zastrzelili jak była w ciąży już z drugim dzieckiem, z córką. O, i później stamtąd wróciła. Jak to się mówi, było gdzie wrócić. Była ta wieś jeszcze, Boltryki, była tego. I była teraz, no ludzie już tu nie ma. Ale tutaj jak tak popatrzymy, bo to jednak na pewno starych drzew się nie przesadza. Ci ludzie starsi, którzy z życi zostali z każdym, jak to się mówi, krzaczkiem, z każdym drzewkiem, z każdym tym, oni są bardzo do tego przywiązani, bo tutaj włożyli wiele potu, wiele i tutaj spędzili oni swoje, jak to się mówi, najmilsze chwile. Tutaj młodość całą spędzili i na zabawy i na wszystko. I to dla nich, jak gdyby tak zabrać, ciężko. Ale rozumiem, że pan uważa, że generalnie wpływ tej inwestycji na region, na otoczenie, pomijając oczywiście cierpienie ludzi, którzy zostali wysiedleni. Na pewno przynosi ja pozytywną rzecz. Na pewno mówię, mógłby, gdyby w innym miejscu trochę te mniejsze cierpienie, byłoby mniejsze ludzi, ale my wody musimy, naprawdę musimy zbierać, musimy szanować. Spójrzmy na lasy. Teraz lasy sosnowe wysychają, przecież sosna ma system palowy. Z głęboka pobiera wodę, a usychają. Kiedyś nawet, bo woziłem, przyjeżdżali wycieczki z Poznania, bo to różnie wymiana tutaj proponuje, gdzie no Podlasie jest bardzo, jak to się mówi, bogate i architektonicznie i ten. I tutaj spotkamy wieże kościołów, tu spotkamy cebulaste kopuły cerkwi, tu spotkamy i synagogi. Tu wszystko jest. I tu jest tradycja, tu już ta wielokulturowa, jak to się mówi, i obyczaje, tradycje. I tu ludzie przyjeżdżają, jak zawiozłem do Białowieży ich, zawiozłem, pokazałem no, cerkiew w Hajnówce, czy coś, mówię, tu Poznaniak projektował, to się dziwili, że to taką ładną cerkiew ich, jak to się mówi, zaprojektował. Jak zawiozłem do Białowieży, poszliśmy po dęby, po Olsach i co oni powiedzieli? Dla tych hydrologów przez zbiornik Siemianówka Olsy powysychały. A ci mówią zaraz. To wy w zbiorniku przecież pieńczycie wodę, a nie osuszacie. Jak Olsy mogli osuszyć, bo to hydrolodzy byli tego. No ale tak, winnego trzeba znaleźć. Tak u nas jest, nieważne, czy ktoś robi, stara się dobrze robić, czy tego, ale z drugiej strony szukają w tym zbiorniku. No na pewno. Jest mała zlewnia jest typowo bagienna, tutaj no mamy problemy z tymi zakwitami sinic, są z tym, no bo zbiornik płytki, ale i w morzu te sinice zakwitą. Z przyrodą i nic, czasami człowiek może, jak to się mówi, stara się współpracować, pomagać dla tej przyrody, dlatego. Zbiornik już jest, więc teraz i trzeba dbać trzeba o, jego. O niego dbać. Pamięć, żeby zachować, żeby pokazać dla następnych pokoleń, że takie coś tu było przed tą wielką wodą. Gościem Zwykłych Historii był pan Aleksander Kardasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.